A więc mówisz, że chciałbyś zacząć robić Dungeony Mythic Plus, ale nie wiesz jak? Siadaj! Wuja David cię nauczy. Zacznijmy może od tego, czym są Mythic Plusy. System Mythic Plus zadebiutował w dodatku Legion i urozmaicił rozgrywkę, dając nam dużo powtarzalnego kontentu, który potrafi uzależnić. W dużym skrócie jest to system zwiększający poziom trudności dungeonów, który jest ciężej zrobić ze względu na utrudnienia, czyli tak zwane afiksy. Ale nie tylko, ponieważ tymi utrudnieniami jest ograniczony czas, pasek, który trzeba wypełnić do 100%, zabijając moby na dungeonie, no i afiksy. Jeżeli chodzi o czas, to jest on podzielony na takie jakby trzy segmenty, gdzie mieszcząc się w danym progu ze zrobieniem klucza z poziomu drugiego, ten kluczyk może wskoczyć nam na przykład na poziom 5 i dostaniecie większą ilość punktów, ale o punktach opowiem wam za chwilę. Natomiast jeżeli nie zrobicie klucza w czasie, czyli go spalicie, to będzie po prostu zdepletowany, co oznacza, że dostaniecie mniejszą ilość Mythic Plus punktów lub w ogóle, oraz wasz klucz zejdzie na poziom niżej. Wraz z poziomem klucza wzrastają wartości mobów na dungeonie, jak ilość zadawanych przez nich obrażeń, czy ich HP. A czym jest ten cały Mythic Plus score? Jest to nic innego jak po prostu punktacja, dzięki której możemy się porównywać, kto ma lepsze osiągi na Mythic Plusach. Punkty zdobywamy za zrobienie Mythic kluczy na jak najwyższym poziomie w jak najszybszym czasie. Jeżeli mowa o afiksach, to są to dodatki do dungeonów, które powodują, że w trakcie dunga dzieje się więcej rzeczy i potrzeba nieco więcej skupienia. Afiksy zmieniają się co reset, czyli w każdą środę rano, o których informuję w tygodnikach nowości. Afiksów może być najwięcej 4, ale to zależy, jak sobie ustali Blizzard. Dla przykładu, pod koniec dodatku Dragonflight były maksymalnie 3 afiksy, ale na The War Within stwierdzili, że to zmienią i powrócił taki jakby afiks sezonowy, przez co łącznie będziemy mogli mieć maksymalnie 4 afiksy na jednym dungeonie. I tutaj macie teraz wyświetlone, jakie afiksy mogą dojść w zależności od poziomu klucza. Poziomy klucza są, że tak to nazwę, podzielone na tiery. Tier 1 to od klucza 2+, tier 2 od klucza 4+, tier 3 od 7+, tier 4 od 10, a tier 5 będzie od 12 poziomu klucza. W pierwszym tierze od poziomu drugiego pojawi się tylko jeden afiks z 4. Wcześniej były to afiksy Fortified lub Tyrannical, jednak od pierwszego sezonu w The War Within nastąpiła zmiana i są nowe afiksy. Więc tymi 4 nowymi afiksami jest Zalataf, Bargain, Ascendant, w trakcie którego będzie się pojawiać Zalataf co minutę, respiąc przy okazji 10 orbów, które będą kastować przez 6 sekund Cosmic Ascension. Jeżeli pozwolicie tym orbom na dokończenie kasta, to wszystkie moby otrzymają buffa zwiększając ich movement speed oraz haste o 10%. A nie chcecie tego, ponieważ efekt ten się stakuje. Natomiast jeżeli przerwiecie tym orbom ładowanie tej umiejętności Cosmic Ascension, to nie moby, a wy. Cała wasza drużyna otrzyma buffa w postaci zwiększonego haste'a oraz szybkości poruszania się o 2%, co stack. Afiks Zalataf Bargain Voidband będzie respił w trakcie kombatu moba Void Emissary, który będzie buffował pobliskie moby, redukując ich damage taken o 10% co 3 sekundy. Efekt ten również będzie się stackował, więc tak samo jak w przypadku afiksu Ascendant, musicie zbić moba jak najszybciej. A w zamian za to dostaniecie buffa w postaci zredukowania waszych cooldownów o 20% oraz 10% do Critical Strike'a na 12 sekund. Zalataf Bargain Oblivion zrespi takie voidowe kryształy, które mogą zostać pochłonięte przez nas albo przez moby. Więc logiczne jest to, że jak kryształ idzie w kierunku moba, to wy musicie go pochłonąć, ponieważ inaczej moby otrzymają 10% buffa do zadawanych przez nich obrażeń za każdy kryształ. A w momencie, kiedy my przyjmiemy te kryształy, to otrzymamy 10% buffa do mastery oraz statystyki Leech. No i na końcu mamy Zalataf Bargain Devour, gdzie co jakiś czas pojawi się Zalataf i skastuje Void Rifta. Skill, który nakłada na wszystkich z grupy absorba na leczenie, którego można przeleczyć lub zdispelować. Na materiale macie teraz pokazane umiejętności, jakimi możecie dispelować tego absorba. Jeżeli jednak nie dacie rady przeleczyć tego absorba lub zdispelować, to wszystkie moby zostaną uleczone o 10% ich HP. Więc jak skopiecie tę mechanikę na maksa, to moby, które bijecie, mogą się uleczyć o 50% HP. Jeżeli jednak uda wam się pozbyć tych absorbów, to otrzymacie 2% buffa do swojego HP oraz 4% do statystyki Critical Strike. Oczywiście ten efekt również będzie się stakować. Wszystkie te 4 wymienione afiksy będą w systemie rotacyjnym i będą się zmieniać co tydzień w środę. Dlatego zapraszam na swoje cotygodniowe odcinki w każdy wtorek z podsumowania nowości w grze. Kliknij suba z dzwonkiem. Od klucza Mythic poziomu 4 pojawi się Fortified lub Tyrannical, które również będą zmieniać się co tydzień. Tyrannical zwiększa HP o 30% oraz o 15% obrażenia bossom na całym dungu, a Fortified zwiększa HP o 20% oraz damage o 30%, lecz nie bossom, a zwykłym mobom, czyli tak
tak zwany trash. Od 7 poziomu klucza pojawi się nowy afiks, jakim jest Challenger's Peril. Będziecie musieli się skupić w trakcie dunga, żeby nie umierać zbyt dużo, ponieważ za każdą śmierć członka z grupy odejmie wam z timera na zrobienie klucza 15 sekund. Więc jak złajpicie na bosie całą grupą, to tracicie ponad minutę cennego czasu. A jeszcze nie wspomnę o tym, że trzeba będzie dojść do etapu, w którym zginęliście. Od kluczy Mythic 10 pojawi się znowu Tyrannical lub Fortified. I widziałem, jak spora część osób się gubiła w tym, że ale jak to? Tyrannical i Fortified w tym samym czasie? Tak. Od 10 poziomu klucza te dwa afiksy będą w tym samym czasie. Jeżeli będzie tydzień, w którym na 4 poziomie klucza będzie afiks Tyrannical, to na 10 dostaniecie Fortified. Albo na odwrót. Więc ogólnie na jednym kluczu możecie mieć maksymalnie 4 afiksy. Ale jest jeszcze jeden afiks, który pojawi się dopiero od klucza 12. Od kluczy Mythic 2 mamy, jak już mówiłem, takie pozytywne afiksy, które nie bufują tylko moby, ale mogą też zbufować i nas. Jednak tu właśnie pojawia się teraz ten Zalata w Gil, który zastępuje afiks z tego drugiego poziomu klucza, usuwając te tak zwane afiksy pozytywne. W zamian za to afiks ten daje 20% buffa do HP oraz obrażeń wszystkim mobom oraz bossom na dungu. I teraz tak dla przykładu pokażę wam, jak będą wyglądać wasze klucze. Mythic 2 macie jeden z tych 4 pozytywnych afiksów. Od Mythic 4 pojawia się kolejny afiks Fortified lub Tyrannical. Od 7 poziomu klucza dostajecie kolejnego afiksa, ten Challenger's Peril. Od Mythic 10 jeszcze kolejnego w postaci Tyrannicala lub Fortified, a od 12 poziomu klucza pozytywny afiks zostaje zastąpiony na inny. Oprócz afiksów to oczywiście sam poziom klucza również będzie utrudniał wam jego zrobienie, ponieważ im wyższy klucz, tym moby są silniejsze, mają większe przeliczniki. Dobra, afiksy wyjaśnione, a teraz jak się dostać na taki dungeon Mythic Plus? Potrzebny jest wam item Mythic Keystone. Zdobywacie go za zrobienie dungeonu na zwykłym poziomie Mythic, czyli tak zwany Mythic 0, ale możecie go także zdobyć z byle jakiego poziomu, jak na przykład z Mythic 3, 10 czy 15. Albo możecie się udać do specjalnego NPC-a, który po prostu wam go da. Kiedy już zdobędziecie kluczyk, to musicie zebrać grupę ludzi, z którymi pójdziecie zrobić dany dungeon, który jest zapisany na kluczu, gdy najedziecie na niego myszką. Grupę zbieracie z gildii, znajomych, jeżeli jakiś macie, oraz primate grupy, gdzie z tego chyba będziecie najczęściej korzystać. Wciskacie na klawiaturze literkę i, przechodzicie w zakładki primate groups, klikacie start group, zapisujecie level klucza i listujecie grupę. Z czasem będą się zapisywać ludzie, ale do tego potrzeba cierpliwości. Ale jak już znajdziecie ludzi na kluczyk, to musicie udać się pod wejście do danej instancji i do niej wejść. Lecz nie zapomnijcie ustawić poziomu trudności dungeona na Mythic, klikając prawy na swój portret, wybierając Dungeon Difficult, no i zaznaczając poziom Mythic. Czasem jednak inni mogą być leniwymi kurewkami, które będą z łaską czekać na summona. Obok wejścia do dunga zazwyczaj jest Summoning Stone, który służy do przywoływania ludzi z party. Do tego jednak są potrzebne dwie osoby. Jedna targetuje drugiego gracza, który potrzebuje summona i klikacie na kamień, a druga klika na portal, który się przy was pojawi. Jak już wszyscy jesteście w środku, to przy samym wejściu będzie się znajdować tak zwana fontanna, do której trzeba włożyć Mythic Keystone. Zanim jednak ten kluczyk odpalicie, to istnieje taka pewna procedura, która jest częścią kultury Mythic Plusowej, którą warto stosować, żeby wiedzieć, czy wszyscy są gotowi. Klikacie w rozwijanym panelu obok naszej grupy taką ikonkę, która wyśle zapytanie do innych graczy, czy wszyscy są gotowi, czyli po prostu ready check. I jeżeli za nikim nie musicie czekać, to klikacie drugą ikonkę z takim zegarem, która zaczyna odliczanie. Jak skończy się to odliczanie, to wkładacie kluczyk do fontanny i startujecie Mythic Dunga. Co to ma na celu? Niektóre klasy mają taką możliwość, że użyją jakiejś swojej umiejętności, które zagwarantują im lepszy start dungeonu, a ich umiejętność nie wejdzie na cooldown. Istnieje jeszcze druga strona medalu, gdzie to nie robicie swojego klucza, tylko pomagacie innym zrobić ich klucz. Po prostu pomijacie proces szukania ludzi. Wchodzicie w okienko Dungeons, Primate Groups, wybieracie zakładkę Dungeons, ale tutaj już nie wchodzicie w Start Group, a Find Group. No i zaczynacie szukanie dungeonu, który interesuje was najbardziej, bo na przykład chcecie zdobyć jakiś przedmiot z danego dunga, który jest dla was najlepszy. Jest to prostsza metoda, ale może być też dość odrzucająca, jak ludzie nie będą was brali na swoje Mythic Plusy, bo na przykład nie będzie grali metaklasą, lub znajdą jakiś inny powód totalnie z dupy, jak zbyt niski item level, czy po prostu potrzebują innej klasy. Ale pamiętajcie, grajcie czym chcecie, a nie metą. Jebać metę. Teraz jak wygląda robienie takiego Mythic Plusa? Kiedy już włożycie Mythic Keystone i odpalicie dunga, to po prawej stronie macie taki panelik, w którym macie czas, wypisane afiksy klucza, który robicie, listę bossów do zabicia oraz taki pasek do zapełnienia. Dungeon ukończycie, jak wszystkie warunki z tego panelu zostaną ukończone. Pasek zapełniacie zabijając trash, czyli te mobki, które stoją na drodze do innych bossów, no i musicie wbić 100%, żeby ukończyć dunga. Są jednak trzy, że tak to nazwę, segmenty, czyli na ile plusów zrobicie ten klucz. Na 3 plus
plusy, 2 lub 1. Na początku filmu wspomniałem o tym, że właśnie jak zrobicie klucz na tak zwane 3 plusy, to dostaniecie więcej punktów do waszego ratingu oraz poziom waszego klucza zostanie zwiększony o 3 levele. A jeżeli zrobicie Dunga tylko na 2 plusy, no to wtedy klucz wzrośnie tylko o 2 levele. A jak nie zrobicie Mythic Plusa w czasie, to niestety poziom waszego klucza spadnie oraz dostaniecie mniejszą ilość punktów, albo w ogóle ich nie dostaniecie. Za zrobienie Mythic kluczy możecie otrzymać loot oraz specjalne przedmioty do ulepszania waszego gearu, ale oprócz tego to dostaniecie punkty ratingowe, które zostały wprowadzone w Shadowlandsach w patchu 9.1, a są one potrzebne do uzyskania achievementu Keystone Master za 2000 Mythic Score'a. Achievement ten nagrodzi was mautem w zależności od tego, jaki doda Blizzard. Są jeszcze inne nagrody, gdzie jedno z nich za wbicie achievementu Keystone Hero, czyli 2500 ratingu Mythic Plus, otrzymacie achievement, item, który można wymienić u vendora na jakiś lepszy przedmiot oraz jakiś efekt wizualny do setówki z rajdu. A kolejnymi nagrodami są portale, które przeteleportują was w miejsce danego dungeonu. Wymogiem jest jednak skończenie danego dunga minimum na Mythic 10, mieszcząc się w czasie. Z takich często zadawanych pytań to na Mythic Plusach nie możecie zmieniać przedmiotów, specjalizacji ani talentów. Więc przed startem klucza dobrze się zastanówcie, czy macie wszystkie talenty i gear, jakie potrzebujecie. Jeżeli jednak będziecie musieli je zmienić, to można wyjść z dungeonu przez portal, zmienić talenty lub itemy właśnie bardziej pod Mythic Plusy, a potem możecie z powrotem wrócić na dunga. Czy jest jakiś minimalny item level mojej postaci, żeby robić dungeony Mythic Plus? Nie, a przynajmniej nie ma takiego wymogu przez systemy w grze, a co najwyżej przez zawyżone wymogi innych graczy. Wiadomo, że najlepiej będzie, jak będziecie mieli gear chociaż z Heroic Dungeonów. Jednak nie ma nigdzie określonego wymogu, jaki macie mieć item level na Mythiki. Oczywiste jest jednak to, że nie zrobicie Mythic klucza 10 z gearem z heroicznych dungów, więc im większy poziom Mythic Dungeonu, tym większy musicie mieć item level. Co do punktacji, czyli tego całego systemu Mythic Plus Score, dostajemy punkty za najwyższy klucz danego dungeonu. Co ma na myśli, to to, że jak zrobicie jakiś dungeon, który da wam na przykład 50 punktów i zrobicie go 10 razy na tym samym poziomie, to nie będziecie mieli 500 Mythic Score'a. Punkty nabijają się wam, jak zrobicie wyższy poziom klucza od poprzedniego, czyli jak zrobicie dany dungeon na Mythic 10, to kolejne punkty z tego dungeonu otrzymacie, jak zrobicie na przykład Mythic 11. W skrócie, musi być co najmniej o jeden poziom wyżej dany klucz, aby poprawić swój wynik. Albo jak zrobiliście jakiegoś dunga na 2 plusy, a potem zrobicie tego samego dunga na 3 plusy, to też dostaniecie niewielką ilość punktów. Co tydzień w środę jest reset i jak zrobiliście jakieś dungeony Mythic Plus, to możecie i wręcz jest to wskazane, żeby udać się do Great Vaulta. Jest to taki safe w głównych miastach danego dodatku, w którym czekają na nas nagrody w środkowym rzędzie za zrobienie danej ilości Mythic Plusów. W przypadku dodatku The War with Wind, ten cały Great Vault znajduje się w banku w mieście Dornegal. I tak chyba już będzie zawsze, że będzie się on zawsze znajdował w budynkach, gdzie jest bank. Pierwsza nagroda odblokowuje się za zrobienie jednego Mythic Dunga w tygodniu, druga za 4, a trzecia nagroda za 8 Mythic Dungeonu. Im wyższe zrobiliście klucze, tym przedmioty będą mocniejsze, czyli będą miały większy item level. A tutaj także zaliczają się dungeony Heroic oraz Time Walking, jak jest event. Nie możecie jednak wybrać wszystkich nagród z tego Great Vaulta, tylko musicie zdecydować się na ten jeden konkretny przedmiot. A jeżeli jakiś przedmiot nie będzie dla was opłacalny, to zamiast nich możecie wybrać takie tokeny, które będzie można wymienić u vendora obok. Między innymi na Golda lub na jakieś inne przedmioty, które będą się tam znajdować. Jak już wybierzecie właśnie jakiś przedmiot z Great Vaulta albo wcześniej wspomniane tokeny, to przy okazji otrzymacie klucz Mythic, żeby móc robić Mythic Dungeony w nowym tygodniu po resecie. Wspomnę jeszcze tylko, że co kilka tygodni jest event na Mythic Dungeony, w trakcie którego jest większa szansa na zdobycie przedmiotów na koniec dunga. Oraz jest wtedy quest, który polega na zrobieniu 4 dungeonów na poziomie Mythic lub Heroic. Jak ukończycie tego questa, to po jego oddaniu możecie zdobyć jakikolwiek przedmiot z rajdu na poziomie Heroic. Co jeszcze warto wiedzieć o Mythic Plusach, to to, że co sezon będą się zmieniać dungeony. Czyli na przykład w pierwszym sezonie The War with Wind mamy dungeony Grim Battle z Kataklizmu, Siege of Boralus z dodatku Battle for Azeroth, The Necrotic Wake oraz Mist of Tirna z Shadowlands oraz 4 z obecnego dodatku jak City of Threads, The Stone Vault, The Dawnbreaker oraz Ara City of Echoes. No i sęk w tym, że w kolejnym sezonie dungeony na Mythic Plusy będą już inne, gdzie będziecie musieli się uczyć na nowo kolejnych mechanik. A mechanik możecie się nauczyć z moich przyszłych poradników do Mythic Plusów, więc zostawcie suba na kanale, żeby być na bieżąco. Tak samo może być też za fixami, które mogą się zmienić w zależności od tego, na co wpadnie Blizzard. Jeszcze tylko przypomnę, że żeby dostać się pod dany dungeon, to w głównych miastach w nowych dodatkach będzie NPC, który przeteleportuje was do innego wymiaru czasu, gdzie wybieracie, pod który dungeon chcecie się udać. Czy polecam jakieś addony? Tak. Detailsy to tabelki, w których ścigacie się z innymi graczami, kto zrobi większy damage na dungeonie. Czyli możecie sobie zmierzyć, kto ma większego EQ-tasa w DPS-ie.
Deadly Boss Mod, czyli w skrócie DBM, który pokazuje wam na ekranie komunikaty dotyczące mechanik na dungeonach. Angry Keystones pokazuje wam segmenty, o których mówię, na ile plusów zrobicie kluczyk. Alternatywą do tego addonu jest Mythic Plus Timer, który jest bardziej minimalistyczny i mi osobiście bardziej się podoba. GTFO lub inaczej GTFA Count to addon, który wydaje dźwięki, jak stoicie w jakiejś mechanice, w której nie powinniście. Rider.io to taki ogólny addon, który posiadają prawie wszyscy gracze, ale nie jest on wymagany. Pomaga on w śledzeniu waszego progresu i ułatwia wam, że tak to nazwę, zorientować się, który dungeon najbardziej zaniesza wasze punkty Mythic Plus. Dla healerów polecam wam jeszcze Clickwe, który ułatwia wam leczenie, najeżdżając po prostu myszką na naszego kolegę z party. I klikacie skilla z waszego paska, który zostanie użyty na osobie, na której macie myszkę. Polecam także The Cursive, który działa bardzo podobnie, lecz ten jest głównie skierowany na dispelowanie pewnych debuffów z naszych kumpli. Oraz MDT, czyli Mythic Dungeon Tools, w którym możecie sobie zaplanować, jak będzie przebiegał wasz dungeon, na który się wybieracie. Możecie tutaj opracować ścieżki, którymi będziecie szli, żeby ułatwić waszej grupie robienie klucza. No i generalnie to tyle. Wydaje mi się, że zawarłem w tym filmie wszystkie najistotniejsze informacje. Ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Postaram się pomóc. Jak się poradnik podobał, to zostaw suba, łapę do góry, no i napisz w komentarzu, jaki kolejny poradnik by się przydał na polskiej scenie WoWa. A teraz powodzenia na waszych dungeonach Mythic Plus, no i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!